Mam taki malutki, krótki apel. To, że krótki i malutki, to nie znaczy, że nieważny. Apel jest dla rodziców, tych, którzy już są rodzicami, i dla tych przyszłych rodziców. Chodzi mi o to, że jeżeli macie jakiś bardzo wypracowany, skomplikowany, szczegółowy, wspaniały, no oczywiście, że wspaniały, bo wasz plan na to, jakie wychować dziecko, co powinno umieć, co powinno robić, czym się powinno interesować i tak dalej, to bardzo was proszę, jeżeli nie uzgodniliście tego planu z dzieckiem, to wyrzućcie go do śmieci. Dajcie dzieciom święty spokój. To jest hasło, które będę głosić wszędzie, gdzie tylko pozwolą mi je głosić, dlatego że widzę, co się dzieje z dziećmi, na które dorośli mają swoje cudowne pomysły. Te dzieci są albo zaniańczone, to znaczy rodzice się rzucają 10 kroków do przodu, żeby wszystkie pyłki zmieść sprzed stóp dziecka, albo są zamaltretowane bardzo autorytarnym podejściem pod tytułem: musisz, nie obchodzi mnie, czy chcesz jeść, czy chcesz spać, czy ci się nudzi, czy jesteś chory, masz wykonać mój plan. Obrzydlistwo. Proszę, ludzie, dajcież tym dzieciom żyć. Dzieci mają swoje cudowne pomysły i mogłyby być szczęśliwe, gdyby nie dorośli z cudownymi planami. Więc kończąc ten apel, wyobraźcie sobie was i dzieci jako podróżników przez życie. Owszem, wy jako dorośli wiecie więcej w niektórych dziedzinach. Pamiętajcie, więcej nie oznacza lepiej. Wiecie więcej. Macie swój pomysł na wartości, na różne rzeczy, które chcielibyście, żeby wasze dziecko również realizowało, tak jak dla was są ważne te rzeczy i wy je realizujecie. Więc nadajcie w tej podróży kierunek i idźcie w tym kierunku razem z dzieckiem, ale nie waszym tempem. Pozwólcie dziecku zmierzać we własnym tempie w kierunku, który wyznaczyliście. Jak chce skakać na jednej nodze, niech skacze. Jak chce biec, niech biegnie. Jak chce na chwilkę zboczyć, bo zobaczyło Biedronkę, pozwólcie zatrzymać się przy Biedronce. Czyli niech to dziecko ma prawo być sobą i żyć pod naszym, oczywiście, parasolem, pod naszą opieką, przy naszym doradztwie, ale żyć tak, żeby nie czuć się niewolnikiem. I tyle apelu, i życzę wszystkim, żeby się to udało. I im, żeby przetrwali to rodzicielstwo, bo to jest sport ekstremalny, i dzieciom, żeby wyrosły szczęśliwe.